W dzisiejszym odcinku omówię dla Was rekuperator ścienny, czyli świetną alternatywę dla standardowego systemu rekuperacji. Nieprawidłowa wentylacja pomieszczeń w domu czy w biurze lub jej całkowity brak prowadzi do utrzymywania się wysokiego stężenia dwutlenku węgla, co powoduje zmęczenie i złe samopoczucie. Najpoważniejszą jednak konsekwencją braku wentylacji jest kondensowanie świlgoci na ścianach, co sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów niebezpiecznych dla zdrowia. Utrzymujący się wysoki poziom wilgoci niekorzystnie wpływa na stan zdrowia, może powodować zmęczenie, częste bóle głowy, a nawet problemy z górnymi drogami oddechowymi. Usunięcie wilgoci w zaawansowanym postaci, która jest widoczna na ścianach, będzie wiązać się z kosztownym remontem. Wietrzenie pomieszczeń daje tylko chwilowy rezultat, dlatego więc, aby poprawić wymianę powietrza, stosuje się system wentylacji. Jeden z rodzajów to wentylacja grawitacyjna, która nie wymaga instalowania dodatkowych urządzeń, jest bezobsługowa i bezawaryjna. Zasada działania polega na różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku, co powoduje naturalny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne i szczeliny w oknach i drzwiach oraz mostki termiczne w ścianach. Główną wadą takiego rozwiązania jest niedostateczna wymiana powietrza, zależna od temperatury powietrza wewnątrz budynku i temperatury otoczenia, brak filtracji nawiewanego powietrza i duże straty ciepła z pomieszczenia, zwłaszcza w okresie grzewczym. Sytuację poprawia tutaj zastosowanie wentylacji mechanicznej. Wspomaga ona wentylację naturalną, przykładowo montaż wentylatorów w kanałach wentylacyjnych wymusza obieg powietrza. Dzięki temu intensywność wymiany powietrza zwiększa się. System wentylacji nawiewno-wywiewnej pozwala już na regulację strumienia powietrza i jego filtrację, co jeszcze bardziej poprawia efektywność wymiany powietrza, a finalnie zwiększa nasz komfort przebywania w pomieszczeniach. Najbardziej zaawansowanym wariantem systemu wentylacji jest rekuperacja i właśnie na tym punkcie skupimy się w dzisiejszym materiale. Rekuperacja to proces, który polega na odzyskiwaniu energii cieplnej z powietrza wywiewanego z budynku i na zasadzie zjawiska konwekcji wykorzystaniu go do podgrzewania świeżego powietrza wprowadzanego do budynku. W takim systemie kluczową rolę odgrywa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, zwana rekuperatorem. Urządzenie to umożliwia wymianę powietrza w budynkach, jednocześnie minimalizując straty ciepła. W praktyce wygląda to następująco. Zużyte powietrze z budynku jest zasysane kanałami przez wentylator wywiewny i dostarczane do wymiennika ciepła w centrali. Świeże powietrze pozyskane z zewnątrz przechodzą przez filtry, które wyłapują pyłki i wszelkie zanieczyszczenia, również trafia do tego wymiennika. Oba te strumienia przechodzą przez kanały wymiennika i właśnie wtedy dochodzi do odzysku energii cieplnej. Szczególnie istotny jest fakt, iż strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą, dzięki temu do pomieszczenia dostarczane jest świeże i czyste powietrze. Rekuperacja jest szczególnie cenna w budynkach energooszczędnych i pasywnych, gdzie efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie. Jakie korzyści płyną ze stosowania systemu rekuperacji? Jak już wspomniałem na początku tego materiału, rekuperacja niesie ze sobą szereg korzyści, mianowicie zapewnia wymianę powietrza. Zużyte i zanieczyszczone powietrze jest usuwane z pomieszczeń, następnie poprzez wymiennik ciepła przekazuje tą energię cieplną do świeżego powietrza dostarczonego z zewnątrz. Dzięki temu eliminujemy straty energii. Zwiększa nasz komfort. Dzięki ciągłej wentylacji poprawia się jakość powietrza w pomieszczeniu, co pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Usuwa wilgoć, czyli pomaga w eliminacji nadmiaru wilgoci, co zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów oraz reguluje temperaturę. Pozwala właśnie na utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza przez dłuższy czas. Dzięki temu obniżają się koszty związane z ogrzewaniem lub okładzaniem pomieszczeń. Montaż systemu wentylacji czy rekuperacji w nowych obiektach będzie znacznie łatwiejszy niż już w istniejących, choćby nawet ze względu na rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych i urządzeń wykonawczych, czyli central wentylacyjnych.
Gdy nie mamy jednak możliwości dołożenia systemu wentylacji czy rekuperacji, świetnym rozwiązaniem będzie montaż wentylacji decentralnej, czyli właśnie takiego rekuperatora ściennego. Rekuperator ścienny sprawdzi się w pomieszczeniach, gdzie została zaburzona naturalna wymiana powietrza lub jest jej całkowity brak. Paradoksalnie, przeprowadzenie termomodernizacji budynku oczywiście redukuje straty ciepła i znacząco zmniejsza koszty ogrzewania budynku, natomiast powoduje ona zaburzenie wentylacji grawitacyjnej poprzez zamknięcie szczelin w ścianach budynku, tworząc coś na zasadzie takiej hermetycznej klatki. Dlatego dołożenie rekuperatora ściennego nie dość, że poprawi wymianę powietrza, to także zapewni odzysk ciepła z wywiewanego powietrza i ogrzeje to powietrze, które jest zaciągane do wewnątrz oraz ograniczy skraplanie się wilgoci na przegrodach. Na przebitkach widzicie właśnie zamontowany rekuperator ścienny na poddaszu. W tym mieszkaniu wentylacja grawitacyjna nie była po prostu w stanie zapewnić dostatecznie dobrej wymiany powietrza. W naszej ofercie możecie znaleźć rekuperatory ścienne Pico włoskiego producenta Technosystemi i na podstawie tego urządzenia omówię dla Was jego zasadę działania oraz możliwości, jakie oferuje. Oferowany przez nas rekuperator Pico składa się z następujących elementów: panelu wewnętrznego z wentylatorem, zewnętrznej kratki, która jest jednocześnie czerpnią i wyrzutnią, kanału wentylacyjnego o długości 50 cm, który można oczywiście odpowiednio skracać do wielkości ściany, pilot, obszerną instrukcję montażu i obsługi oraz oczywiście ceramiczny wymiennik z filtrami, który jest sercem całego układu. Zasada działania rekuperatora ściennego jest niemal taka sama jak centrali wentylacyjnej, jednak cały proces zachodzi w jednym punkcie, czyli urządzeniu zamontowanym w ścianie. W pierwszym cyklu zużyte powietrze z pomieszczenia przechodzi przez ceramiczny wymiennik ciepła, który odbiera od niego energię cieplną i ją akumuluje. Cykl ten trwa 70 sekund. W przypadku urządzeń konkurencyjnych ten czas może być inny. Następnie w drugim cyklu, również który trwa 70 sekund, świeże powietrze jest zaciągane przez urządzenia, ogrzewane przez wymiennik i tak przygotowane trafia do pomieszczenia. Następnie wentylator ponownie połącza się w tryb wywiewny i ten cykl cały czas tak trwa. Oprócz głównej funkcji, czyli nawiewu i wywiewu z odzyskiem, rekuperator pozwala również na szybkie usunięcie wilgotnego powietrza dzięki wbudowanemu higrostatowi w panelu wewnętrznym. Możemy tutaj ustawić 3 progi poziomu wilgotności. Wentylator wtedy będzie pracować do momentu, aż pozbędzie się wilgoci z pomieszczenia. Uruchomienie trybu nocnego, który zmniejsza prędkość wentylatora, zapewniając komfort podczas snu. Uruchomienie trybu pracy bez odzysku, który pozwoli na szybkie usunięcie zużytego powietrza. Funkcje urządzenia oczywiście różnią się w zależności od wybranego modelu. Wymienione funkcje możemy uruchomić właśnie pilotem, który znajduje się w zestawie lub z poziomu dedykowanej aplikacji do obsługi urządzeń producenta. Aplikację możemy pobrać ze sklepu Google Play albo z App Store. Urządzenie wyposażone jest w klapę, która zamyka kanał wentylacyjny, przez co w momencie bezczynności urządzenia nie dojdzie do sytuacji takiego swobodnego przepływu powietrza, także no genialna sprawa. Musimy mieć na uwadze, że wentylator umiejscowiony jest w panelu wewnętrznym, więc generuje pewien poziom hałasu, no, którego oczywiście nie doświadczymy w standardowym systemie wentylacji. Urządzenie charakteryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej oraz wysoką sprawnością samego tego wymiennika. Producent podaje, że jest ona na poziomie 90%. Przepływ na poziomie 60 m3 na godzinę w przypadku prezentowanego dzisiaj modelu zapewnia taką przyzwoitą wymianę powietrza, nawet w pomieszczeniach typu łazienka czy kuchnia. W ofercie znajdziemy oczywiście inne modele rekuperatorów Pico. Są to modele Pico Basic, Pico Pro dzisiaj prezentowany i Pico Pro Plus,
z kanałem o średnicy 103 mm, wydajności 30 m sześciennych na godzinę, kanałem 128 mm o wydajności 45 m sześciennych na godzinę oraz kanałem 135 mm i wydajności 60 m sześciennych na godzinę. Rekuperator pracuje w trybie cyklicznej wymiany powietrza, więc dla zwiększenia efektywności możemy rozważyć montaż na przykład dwóch lub większej ilości takich urządzeń w pomieszczeniu i sprzężeniu ich ze sobą. Definiujemy wówczas jednostkę główną, czyli master, i łączymy za pośrednictwem Wi-Fi z jednostką podrzędną, czyli jednostką slave. Taką jednostkę slave możemy skonfigurować, aby pracowała synchronicznie z master lub przeciwstawnie do master. Mamy więc możliwość skonfigurowania do 4 dodatkowych jednostek slave. Montaż takiego rekuperatora ściennego polega na wywierceniu otworów w ścianie budynku. W przypadku tego modelu o średnicy przynajmniej 153 mm. Musimy też zwrócić uwagę, aby zachować spadek do zewnątrz 1-2 stopnie, aby skroplona wilgoć mogła zostać usunięta z kanału. Następnie podłączamy zasilanie. Jak już wspomniałem, modele Pico Pro i Pico Pro Plus komunikują się przez Wi-Fi, więc nie musimy po prostu ciągnąć dodatkowych przewodów w przypadku, gdy będziemy chcieli komunikować się między urządzeniami. Wszelkie wskazówki z montażu są oczywiście opisane w instrukcji użytkownika, która jest tutaj załączona w dostawie albo możliwa do pobrania z naszego sklepu internetowego. Regularny serwis takiego urządzenia polega na cyklicznym czyszczeniu filtrów, co zapewni dostarczanie czystego powietrza oraz pozwoli na pełną jego wydajność. Takie filtry powinny być czyszczone co około 90 dni lub po 1500 godzinach pracy. Gdy urządzenie osiągnie ten czas godzin pracy, zakomunikuje nam właśnie potrzebę czyszczenia filtrów. Czynności serwisowe również zostały opisane szczegółowo w instrukcji obsługi. Jak mogliście się dowiedzieć w dzisiejszym materiale, prawidłowa wentylacja ma kluczowe znaczenie dla naszego komfortu i zdrowia. Omawiany rekuperator ścienny nie zastąpi oczywiście takiego rozbudowanego systemu wentylacji czy rekuperacji. Natomiast jest to świetna alternatywa dla budynków, w których nie mamy możliwości dołożenia takiego systemu, a wentylacja grawitacyjna nie jest w stanie zapewnić nam pożądanego komfortu. Wybierając rekuperator ścienny, należy zwrócić uwagę na jego wydajność, rozważyć montaż ewentualnie większej ilości jednostek, co pozwoli zwiększyć efektywność wymiany tego powietrza. Decyzję o zakupie takiego urządzenia na pewno ułatwi fakt, że montaż rekuperatora jest mniej inwazyjny w porównaniu do takiego klasycznego prowadzenia kanałów wentylacyjnych, koszt inwestycji znacznie niższy, a serwis i obsługa urządzenia stosunkowo łatwa. Prezentowane urządzenie możecie znaleźć w naszym sklepie internetowym coolmarket.pl.